jedynki. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia Stasiak, a pseudonim Staszka, bo tak w szkole cię nazywali? Czy... To już pseudonim powstał na studiach, od mojego nazwiska. Najpierw byłam Stasią, a potem to wszystko tak ewoluowało i zostałam Staszką. I Staszka, czy Kasia od dziecka marzyła, że będzie robić to, co robi w tej chwili, tak? Tak jest. I konsekwentnie do tego dążyłam przez te wszystkie lata. A zaczęło się od tego, że dziadek podarował... Tak, już tyle razy o tym mówiłam. Tak, dokładnie tak było. To było w pierwszej klasie podstawówki, kiedy to zaczynałam uczyć się jakichś tam pierwszych polskich przyśpiewek, typu na przykład Kukułeczka Kuka, bądź też Czerwone Jabłuszko. I wtedy dziadek właśnie rzucił hasło, która wnuczka pójdzie do szkoły muzycznej, dostanie pianino. I ja oczywiście pierwsza się zgłosiłam i tak się moja przygoda z muzyką rozpoczęła. No ale potem była gitara, o ile wiem. Tak, ale to było już tak bardziej na luzie, żeby podgrywać bardziej na ogniskach, jakichś takich klasowych imprezach. No i co tam się śpiewało wtedy na tych ogniskach? A, to brał się śpiewnik i leciało się wszystko po kolei. Ale to takie tradycyjne Płonie Ognisko, czy jakieś hity też, z radia? Też i wszystko. Płonie Ognisko i pamiętam, ja byłam wielką fanką zespołu Hej. Także aha, wszystkie piosenki. Teksański, tak, też, na przykład. Teksański to chyba była pierwsza piosenka, jaką się nauczyłam grać. No proszę. No i proszę, dokąd zaszłaś? Jedziesz do Karlsham reprezentować Polskę na Bałtyckim Festiwalu Piosenki. Tak, to prawda. Gratuluję. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ale tam jest bardzo ciężko. No trudno, trzeba będzie się z tym zmierzyć, ale już sam udział w tym festiwalu naprawdę to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. A śpiewałaś kiedyś z orkiestrą, wprawdzie malutką, ale tam, bo tam jest zespół Aleksandra Maliszewskiego, słynnego Tak. Akurat z tym zespołem jeszcze nie miałam okazji, ale już zdarzało mi się śpiewać z orkiestrą, bo ja na przykład na studiach śpiewałam w chórze. No właśnie, w Poznaniu, prawda? W akademickim chórze. Więc tak, wielokrotnie tam z orkiestrą działaliśmy. Cudowna sprawa, uwielbiam. Szkoda, że nie ma takiej dużej tam, ale też tam by dobrze. Się nie zmieściła, bo tam nie jest taka wielka ta scena. Taka duża by się chyba nie zmieściła, wydaje mi się. Może kiedyś. Ja przeczytałam na twoim blogu, że masz taki zeszyt, w którym, ale to się nazywa zeszyt 1000 marzeń? Tak. No ale tylko tam 180 ileś ich zapisałaś. No na razie tylko tyle mi się udało. No ja nie wiem, jak ja to zrobię, żeby zapełnić go w całości, ale to jest to ciężkie i wymieniam wszystko, bo to jest taki zeszyt, który każdy powinien mieć przy sobie i pisać tam wszystko, co tylko przyjdzie do głowy. Nikt tam nie zagląda, a nawet jak zajrzy, no to trudno. Ale po prostu to jest mój zeszyt i ja mogę sobie tam wpisać, co chcę. I napisałam 180 i nie mogę więcej. I tam jest napisane wygrać festiwal w Karlsham na przykład, czy nie? A to czy mi to bardzo dobrze pani podpowiedziała. Okay. To chyba muszę to dzisiaj właśnie zamieścić. To proszę napisać tam naprawdę. Bo to nie będzie takie łatwe, ostrzegam, ale myślę, że sam udział w takim festiwalu też coś daje młodej artystce, prawda? Na pewno. Samo to, że się będę miała okazję pokazać się jakby publiczności nie tylko z naszego kraju. Przecież tam będzie emisja na te wszystkie kraje nadbałtyckie, prawda? Więc to jest naprawdę świetna sprawa. A jakie jeszcze marzenia tam są w tym zeszycie zapisane? Oj, bardzo dużo, bardzo dużo. Ale najbardziej to chciałabym mieć swój własny dom na Mazurach. No właśnie, bo to proszę państwa, Staszka to jest córka rybaka Mazura z Mazur. Mazurska dziewucha. Mazurska ze Szczytna, tak? Ze Szczytna, i na twojej stronie jest takie śliczne zdjęcie nad jakimś takim małym jeziorkiem. Tak, te zdjęcia wszystkie, które są na mojej stronie, prawie wszystkie, były właśnie robione i tutaj chciałam pozdrowić Monikę Osuch bardzo, moją serdeczną koleżankę, która ze mną właśnie pojechała bardzo spontanicznie i w takich warunkach naprawdę ciężkich robiłyśmy pierwszą moją sesję, którą naprawdę świetnie wspominam. Super sprawa. No więc tak, życzę na zakończenie tej rozmowy. Nie, właściwie nie powinnam niczego życzyć, żeby nie zapeszyć, prawda? No, ja nie wiem, nie wierzę w takie rzeczy. Może pani życzyć, co pani chce. No dobrze, a jeszcze zapytam, bo tam się śpiewa dwie piosenki i ta druga to jest po angielsku, prawda? Tak. I tak. To było tak, że zawsze myślałaś o tym, żeby napisać piosenkę, w której zawrą się pewne słowa, tak? Tak. To może się niektórym, może się to niektórym wydawać takie może dziwne, może takie proste, ale ja zawsze chciałam mieć piosenkę, w której będą słowa baby i I love you. I taka zabrzmi w Karlsham? I taka zabrzmi w Karlsham. A melodia to jaka jest mniej więcej?
Baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you. I don't wanna let you go. Jeszcze zagram na gitarze dodatkowo, chciałam powiedzieć. To ja Państwu o tym wszystko opowiem przez radio, bo też jadę do Karlshamn. Staszka była naszym gościem, a to teraz ta piosenka, która zabrzmi teraz na naszej antenie, a także w Karlshamn. Dziękuję. Dziękuję. Minął godziny.